Zgodnie z paragrafem 44 ust. 1 Statutu Miasta przechodzimy do zgłaszania interpelacji. Uprzejmie proszę korzystać ze zgłoszenia. I zaczynamy interpelację. Szanowne panie, proszę zlikwidować obecność, żebyśmy mogli się rejestrować do interpelacji. Szanowni państwo, wiem, co robię. Będziemy, pierwszy druk został wprowadzony. Szanowni państwo, uprzejmie proszę zgłaszać się. Tak, zaczynamy procedowanie. Szanowni państwo, składam trzy interpelacje, jedną chciałabym przeczytać, to znaczy chciałabym wiedzieć, ponieważ jest to już taka niekończąca się historia, co się dzieje z obiektem zwanym Molière przy ulicy Szewskiej. Jest to miejsce, które mogło być udostępniane dla ludzi niepełnosprawnych, a miejsc takich w Krakowie jest mało albo ich nie ma. I w dalszym ciągu nic o nim nie słychać. Duże, piękne miejsce w dobrym miejscu przy ulicy Szewskiej. W jaki sposób jest niewykorzystywane, należy do miasta. Dwie następne interpelacje składam do protokołu. Dziękuję. Uprzejmie proszę o odpowiedź, kto jest następny. Tak, bardzo proszę pani Barbara Nowak. Uprzejmie, czy pani mogłybyście mi pomagać? Nie mam podpowiedzi. Pani przewodnicząca, pani Barbara Nowak, bardzo pani, proszę. Pani prezydent, panie prezydencie. Moja interpelacja dotyczy po raz kolejny audytu budynków edukacyjnych w mieście Krakowie. Szanowny panie prezydencie, po raz kolejny mamy do czynienia z niezadowoleniem mieszkańców Krakowa, którzy protestują przeciwko decyzjom w miejskiej edukacji. Tym razem mamy konflikt między społecznościami Gimnazjum 45 i 16 Liceum Ogólnokształcącego. Budynek której szkoły ma zostać siedzibą zespołu szkół. Decyzja ta nie powinna stanowić problemu, gdyby odpowiednio wcześniej podjęto działania proponowane przez Okrągły Stół Edukacyjny i radnych miasta Krakowa. Nie jeden raz prosiłam podczas obrad Rady Miasta, aby zacząć inwentaryzację majątku miasta Krakowa w zasobach edukacji, dokonać jego oceny i wyceny. Przewodnicząca Komisji Edukacji Marta Patena zaproponowała podzielenie miasta na tak zwane obwody scalone. Podjęta została w tej kwestii uchwała kierunkowa zobowiązująca pana, panie prezydencie, do opracowania aktów wykonawczych w tym zakresie do końca listopada 2012 roku. Niestety nie ma ich do dnia dzisiejszego i mimo moich apeli nie rozpoczęto nawet dyskusji na temat tak zwanych obwodów scalonych. Co jednak bardzo dziwne i niepokojące, bo bezprawne jest powoływanie się na funkcjonowanie obwodów scalonych w uchwałach intencyjnych mówiących o planach likwidacji szkół, a teraz również w projektach uchwał likwidujących zespół szkół nr 16 i gimnazjum 50. Był czas, aby przeprowadzić audyt wszystkich budynków szkolnych i szerzej mówiąc służącym celom edukacyjnym. Opracowanie w ramach poszczególnych dzielnic miasta lub we wspomnianych tak zwanych obwodach scalonych z uwzględnieniem danych demograficznych, planu potrzebnych w perspektywie najbliższych lat szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz wytypowanie listy budynków o lepszym standardzie z lepszą infrastrukturą sportową, a także rozpoczęcie rozmów ze społecznościami lokalnymi z pewnością dałoby dziś efekt trafnych wyborów budynków przeznaczonych na siedziby zespołów szkół. Pragnę zaznaczyć, że nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy dzieciom przekazuje się budynek o gorszym standardzie, a lepszy przekazuje się na cele pozaoświatowe, komercyjne lub wręcz przeznacza się na sprzedaż. Gdyby audyt został przeprowadzony, dziś nie musielibyśmy słuchać rozżalonych mieszkańców, którzy nie mogą zrozumieć, dlaczego budynek gimnazjum 45 w bardzo dobrym stanie technicznym, zapleczem sportowym ma zostać przekazany na potrzeby Urzędu Pracy, zubażając zasoby bazy edukacyjnej miasta Krakowa. Panie prezydencie, zwracam się do pana o zainicjowanie działań, które dadzą wiedzę o stanie budynków w zasobach edukacyjnych miasta. Wytypowanie tych, które mogą stanowić bazę szkół i zespołów szkół oraz tych, które powinny przestać pełnić tę rolę. Bardzo chciałabym wreszcie zobaczyć wizję sieci szkół samorządowych w Krakowie, zamiast bez planu i pomysłu podejmowanie prób likwidacji kolejnych placówek. Mam nadzieję również, że pan, panie prezydencie, położy kres marnotrawieniu pieniędzy i wyzbywaniu się majątku gminy miasta Kraków. Do takich niechlubnych działań zaliczam kosztowne remontowanie placówek szkolnych, a następnie pozbywanie się ich na rzecz innych podmiotów prowadzących, czy też wyremontowanie kuchni i stołówek szkolnych za kwotę 7 milionów, a następnie prowadzenie do tych szkół
agentów i firm świadczących usługi cateringowe. Boli mnie fakt, że budynki opuszczane przez szkoły są w następstwie tworzenia zespołów szkół, choć w zapisach uchwał mają informację, że będą przeznaczone na cele oświatowe, wcale tym celom nie służą i zdarza się, że są po prostu wystawiane na sprzedaż. Łatwo jest likwidować, ale buduje się długo i z trudem. Uważam, panie prezydencie, że miasto powinno chronić swój majątek i zamiast się go pozbywać, czerpać zyski, na przykład z jego dzierżawy. Podsumowując, wyrażam nadzieję, że spowoduje pan, panie prezydencie, zmiany funkcjonowania naszej krakowskiej oświaty, a także w zarządzaniu majątkiem ku pożytkowi i zadowoleniu mieszkańców miasta Krakowa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę dać mi. Następną osobą jest pan Józef Pilk. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, ja mam jedną interpelację. Dotyczy funduszy przeznaczenia na organizację Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim, które mają odbyć się w Krakowie od 6 do 8 czerwca 2013 roku. Działając na podstawie artykułu 44 Statutu Miasta Krakowa, zwracam... Czy ja przeszkadzam panu? Szanowni państwo, przecież zwracam się z prośbą o udzielenie rzetelnej pan informacji... Pan Hawranek usiądzie na miejscu. Informacji, dlaczego fundusze przeznaczone na organizację Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim, które mają odbyć się w Krakowie w terminach 6 do 9 czerwca, pochodzą z dwóch jednostek Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa, jak również Zarządu Infrastruktury Sportowej. Przypominam, że Zarząd Infrastruktury Sportowej przeznaczył 800 tysięcy na organizację, natomiast Wydział Sportu Inicjatyw Społecznych przeznaczył 50 tysięcy. Ośmielam się nadmienić, że obie jednostki należą do Gminy Miejskiej Kraków i podlegają panu prezydentowi. Z powyższego wynika, że Gmina Miejska sponsoruje jedną imprezę sportową, jaką jest Mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim, jednocześnie dwóch z jednostek. Mając świadomość, że Wydział Sportu Inicjatyw Społecznych ma bardzo mało pieniędzy, a musiał przeznaczyć na to 50 tysięcy, moglibyśmy te pieniądze przeznaczyć na dzieci i młodzież, która potrzebuje tych pieniędzy bardziej niż dodatkowe pieniądze na organizację tej imprezy. Proszę o wyjaśnienie, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Magdalena Basara. Pani przewodnicząca, państwo prezydenci, szanowni panie radni, państwo radni. Ja mam krótką interpelację i nie dotyczy ona może inwestycji, która jest bardzo, ma duże znaczenie dla miasta Krakowa. Natomiast zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy Mazowieckiej z takim zapytaniem, że została wydana decyzja, która negatywna decyzja pana prezydenta do realizacji miejsc parkingowych na osiedlu przy ulicy Mazowieckiej. Została wydana ona w 2002 roku. Tym niemniej zarząd spółdzielni tę inwestycję zrealizował i wykonał. W związku z tym dla mnie istotnym jest pytanie, kto właściwie przestrzega decyzji wydawanych przez pana prezydenta. Kto o to dba, że jeżeli decyzja jest negatywna, żeby inwestycja nie została zrealizowana? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, prosiłabym pana Woźniakiewicza o zamknięcie drzwi. Pan Jerzy Woźniakiewicz, proszę o zamknięcie drzwi do foyer, ponieważ jest głośno i się rozpraszamy tutaj.